Mówi się Jacek Sobola, witam w wszystkich mediach. Jest poniedziałek, 19 czerwca, 21.15. Jesteśmy bardzo punktualni. Ja mam 21 stopni za oknem. To nie jest podłoga dla grubych ludzi. 507, 964, 253, 507. 9, 6, 4, 2, 5, 3. No te poniedziałki to teraz bardzo trudne będą. Bardzo trudne, dlatego że TVP zlikwidować, bo to i jedynka i info o 21.30 nadaje ten reset. I tylko Tusk tego nie ogląda, a cała reszta to tam się przerzuca, przyjmę tego świadomość. No jeszcze dodatkowo to tak sam sobie tutaj siedzę, taki zatomizowany. Ale na całe szczęście, proszę Państwa, jest ktoś, kto to zauważył. Ten mój taki trudny los, kto się nad tym losem pochylił, to jest ważne. To jest ważne, żeby polityk miał w sobie dużo empatii. A akurat ten polityk, którego telekino Państwu za chwilę pokażę, to on no, ma taką empatię i zauważył, co mnie spotyka. Ja mam wrażenie, że on mówi o mnie. Zresztą, no, proszę posłuchać. Telekino, bardzo uprzejmie proszę, pokażcie, co powiedział poseł Franek. Ludzie na co dzień, wiecie, zatomizowani, siedząc, nie wiem, w swoich domach albo przed swoimi smartfonami, no często zastraszeni, tak, przez telewizyjną propagandę prorządową. Żeby nie wyszło na to, że ja sobie robię jakąś taką szyderę ze słów sympatycznego pana posła Franka, to ja bardzo uprzejmie poproszę, żeby telekino przytoczyło taką nieco dłuższą wypowiedź pana posła. To jest wypowiedź, pod którą ja się podpisuję obiema rękami. Tak, dlatego że szczególnie ta konstatacja, ta puenta, do jakiej pan poseł dochodzi w tej swojej wypowiedzi, to jest no taka, może się powiedzieć, myśl, z którą ja się identyfikuję i zgadzam w pełni. Telekino, bardzo uprzejmie proszę, jak pan poseł, pokażcie, jak pan poseł Franek, jakby to powiedzieć, kompletnie nie rozumie tego, o czym sam mówi. Niestety pod względem przestrzegania praw człowieka, pod względem szacunku i równych praw wobec społeczności LGBT, Polska jest bliżej Moskwy niestety i pod tym względem to się musi naprawdę zmienić. Dlatego małżeństwa jednopłciowe, adopcje, wszelkie programy edukacyjne, tranzycja, która nie będzie wymagała pozywania swoich rodziców. Albo chociażby takie naprawdę pierdoły, jak ułatwienia w Urzędzie Stanu Cywilnego, żeby móc, albo żeby po prostu urzędy były na tyle przyjazne wobec obywateli, obywatelek, żeby móc łatwo dokonać zmiany swojego imienia i po prostu żyć tak jak każdy chce, tak jak po prostu każdy pragnie, no bo na tym powinna polegać demokracja. Z jednej strony idziemy za konkretnymi postulatami, za konkretnymi prawami, za tym, żeby uznać po prostu wszystkich obywateli i obywatelki w Polsce, osoby mieszkające po prostu w tym kraju, żeby uznać, że wszyscy jesteśmy sobie równi, że nie można się dzielić na po prostu lepszych i gorszych. Z jednej strony... Przynoszą zaległości paru centymetrów. Ja dziękuję. Nie, dziękuję. Proszę dmuchnąć. Wypluje pan tę gumę i dmuchnie. My jesteśmy przed 22, więc ja nie będę kontynuował tego wątku, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że ta policja to ona jest do przeszkolenia, absolutnie, dlatego że panowie policjanci namawiali Franka, żeby on dmuchał bez gumy. Ja nie chcę w to wchodzić. Ja zwrócę uwagę na co innego. To jest jednak, proszę Państwa, to jest jednak coś, co zasługuje na to, żeby to zauważyć, bo to jest takie zjawisko, no, żeby aż do tego stopnia nie kleić, żeby nie połączyć tych kropek, żeby nie rozumieć tego, o czym się mówi, tak? Że to jest w kontrze do tego, co się robi. Jak się okazuje, to proste zadanie pana posła Franka przerosło, ale po tej drugiej stronie,
co trzeba doceniać. Są ludzie, którzy się podejmują trudnych wyzwań, bardzo trudnych wyzwań i dzielnie stają im naprzeciw i radzą sobie z tą materią. O, na przykład telekino. Bardzo proszę, pokażcie, jak pani poseł Ewa Kołodziej, przedstawicielka partii elit, radzi sobie z czytaniem. Kamera sejmowa zaobserwowała coś takiego. Znane prawo do rekompensat. I dzięki naszej poprawce i utrwalonym procedurom ZUS nie będą te osoby nigdy zmuszone do zwrotu nadpłaconych rekompensat. Ja oczywiście nie wiem, jak to zrobić, ale ja bym sprawdził, czy to, że tam w ogóle jest w tej Koalicji Obywatelskiej ktoś taki jak pani poseł Ewa Kołodziej, to nie jest jednak jakiś szachermacher ze strony prezesa Jarosława, dlatego że mi się to nie mieści w głowie po prostu zwyczajnie, żeby oni sobie sami taką wzięli na listę. No nic, ja w imieniu swoim i telekina zapewniam, że podczas kręcenia następnego wideo, które Państwu pokażemy, nie ucierpiało żadne zwierzę. Panie obie walą te dyrdymały, które opowiadają normalnie, na poważnie. Uwaga przed Państwem posłanki Kinga Pawłowska i Kamila Gasiuk-Pihowicz. Proszę posłuchać, gdzie one znalazły pisowską prowokację, bo znalazły. Bardzo proszę. Wczoraj podczas wystąpienia Donalda Tuska w Poznaniu pojawił się w tle baner z podobizną Teda Kaczyńskiego i napisem: Boże, zabrałeś nie tego Kaczyńskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oczekują przeprosin od Donalda Tuska. Czy według pań ta treść tego baneru mieści się w języku debaty? Baner został natychmiastowo zdjęty przez organizatorów. Osoba, która go trzymała, została poproszona natychmiastowo o zdjęcie jego. To jest tania prowokacja PiSu. Tak? To jest tania prowokacja PiSu. Oczywiście ten baner, panie kłamią, ten baner nie został zdjęty. On tam sobie spokojnie wisiał w tle aż do końca całego wystąpienia Tuska, no ale to już zostało tyle razy pokazane i udowodnione, że nie ma co. Natomiast jak już jesteśmy przy Tusku, Tusk, proszę Państwa, bardzo, bardzo szanuje ludzi. Jak bardzo Tusk szanuje ludzi, to pokazuje to nagranie. Oto jak Tusk, historyk, bo on się tak często lubi tym chwalić, uczcił pewną bohaterkę. To jest coś nieprawdopodobnego. Telekino, poproszę o ten film z Tuskiem, jak Tusk czci pamięć o bohaterce. I dzisiaj jest z nami także nasza ukochana, dzielna bohaterka października 1956 roku. Czerwca! To może boleć, to może boleć naprawdę, dlatego że no ten, jak on to podkreśla, nawet dzisiaj w Kłodzku też o tym wspominał, bo dzisiaj miał takie spotkanie w Kłodzku, jeszcze o tym będziemy mówić. Historyk z wykształcenia nie rozumie tej różnicy pomiędzy poznańskim czerwcem a październikiem 1956 roku. Ale te luki w wykształceniu to nie jest to, co jest najgorsze, jeżeli chodzi o Tuska. Proszę popatrzeć, jak na rynku w Krakowie atakowała Bogoducha w innych ludzi taka brygada Tuska, która no jest z tej sekcji Zbowidu. One się samozwańczo nazwały polskimi babciami. I teraz jak one się zachowują, te babcie, na rynku w Krakowie? Telekina, pokażcie. Bardzo proszę. Jak wam dam, to dam, że wam dam.
babcie polskie, miło witać panów. Miło panów witać, tak? Ja nie utrzymuję tego. A pani nie dostaje 14. Nie dostaje. To trzeba było pracować. Pracuję i utrzymuję ciebie. Z mojego podatku masz 14. A ze swojego podatku? Nie, bo ja cię utrzymuję. Wiecie, pani weźmie do pracy, a będzie o wiele. Całe życie pracuję, utrzymuję takie jak ty. Tak. To nie Kaczyński ci daje. Tak, my pani ci dajemy. Tak, ja. A pani ma dobrze? Nie, Kaczyński, to są nasze pieniądze. Tak, to niech pani zobaczy, że nas jest pieniądze. No to, ale ona twierdzi, że to Kaczyński. To jeszcze za chwilę się dowiem, że to ona mnie utrzymuje. Pani mnie utrzymuje. Oczywiście, że tak. My utrzymujemy. Proszę pani o mnie, czy pani w pracy? Pracuję w pracy, nie da się nie pracować w pracy. Praca to jest praca 10 lat. Nie, proszę pana, żeby tu być, inwestuję swoje pieniądze. Tak, naprawdę. Tak. To pani ma i na pracę, pani ma dobrze. Mam głowę. Dlatego nie głosuję na PiS. Tak. I na Konfederację. Tak, między nami mówiąc, ja to pokazuję między innymi dlatego, że jakby komuś z państwa przyszła do głowy taka myśl, żeby z nimi porozmawiać, no nie warto, naprawdę, z nimi się nie da rozmawiać. To jest taka zwykła swołocz i hołota, z nim się nie da rozmawiać właśnie. Dlaczego ja tak mówię, że to jest zwykła swołocz i hołota? Proszę zobaczyć, jak oni się zachowywali wczoraj w okolicach Wawelu, tam była celebrowana msza w związku z 74. rocznicą urodzin Lecha Kaczyńskiego. Jak to za chwilę państwo zobaczą, opisał portal TVP Info zlikwidować. Celebracji nie uszanowali zwolennicy Donalda Tuska, którzy po tym, jak w agresywny sposób zaczepiali ludzi na krakowskim rynku, udali się pod Wawel, żeby awanturować się z policją i mówić językiem Donalda Tuska. Sympatycy szefa PO chłoną hejt i nienawiść, która wylewa się z jego publicznych wystąpień. W piątek, będąc w Poznaniu, Tusk mówił, że prezes Kaczyński ma pełne gacie. Te słowa stały się inspiracją do wulgarnego zachowania pod Wawelem. Prezes Kaczyński ma pełne gacie referendum. Tak brzmiał cały ten cytat, tak, żeby nie było coś, wyrywałem z kontekstu. Te słowa stały się inspiracją dla grupy jego zwolenników, którzy przyszli pod Wawel w rocznicę śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Sympatycy opozycji w zdecydowanej części związani z grupą polskich babć ustawili kukłę prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pod którą rozlano ciecz. Co było potem? Bardzo proszę, telekino, pokażcie to. Policja już nadaje sobie na mikrofalówkach, bo Kasia poszła też złożyć wiązankę, bo przecież każdy może chyba złożyć wiązankę. Ja tu poproszę kamerzystę, żeby nie było, że to jest propaganda, ale Jarosław naprawdę puściły mu zwieracze. Ja proszę o dokumentowanie tego faktu. Bo przecież to jest najszczalnik. Najszczalnik w końcu zrobił to, do czego się tylko nadaje. Niech pani się przemieszcza tym chodniczkiem. Bardzo ładnie pani tutaj spacerowała w prawo, w lewo. Naprawdę, tylko z chodniczka. Panowie policjanci, nie wolno wchodzić na jezdnię. Pani też. Proszę pana, wzrok. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Jarek może elektryka. Nie sztachnie, kropka, wystarczy. Jarek może elektryka. On umrze od tego. Sztachnie się? Może? Nie chcę. Nie, słuchajcie. A co, przefrunęłam z tamtej strony? Proszę. Też cię uczą kłamać w oczy? Proszę. Kłamać w oczy cię uczą? Proszę. Kłamać cię w oczy uczą? Proszę. Przefrunęłam z tamtej strony na to. Proszę. Przefrunęłam motylkiem. Dobra, nie ma sensu dyskusja, pani nie przejdzie. A którędy ma przyjść? Po panie. Gdzie? Tam po samym, pani wie. To jest tak, że doskonale to państwo znają, doskonale państwo o tym wiedzą, że jak już się wydaje, że nie ma już nic, tak? Że to już jest absolutne dno. No to wtedy się zaczyna takie, rozlega się takie pukanie spod spodu. Tym razem spod spodu zapukał pan redaktor Piotr Najsztub. Bardzo proszę, telekino, pokażcie, z jaką produkcją
pan redaktor Piotr Najśtub zapukał w to dno spod spodu. Polki, Polacy. Osoby tutejsze, po operacji korekty płci, przerażeni i nieludzko spokojni. Brodacy. Dziś wyjątkowo chciałbym najpierw zwrócić się do tych, którzy mówią, że nie interesuje ich polityka. Słuchajcie. Jeżeli mówicie prawdę, serdecznie wam współczuję. Nikt nie chce być warzywem. Mili moi, z racji roli, jaką pełnię w naszym państwie, muszę czasem komunikować wam rzeczy smutne. Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, ale z pewnego źródła, wczoraj w późnych godzinach wieczornych Jarosławowi Kaczyńskiemu odeszły wody płodowe. Wyjątkowo z mózgu. Lekarze i spora grupa Polek i Polaków czekają na tradycyjne u nas obumarcie. Mieszają się żal, tęsknota i smutek. Rodacy, chciałbym z tego miejsca zaapelować, abyście przy najbliższej okazji uczcili minutą krzyku posłanki i posłów rządzących partii, którzy nie wstali, by uczcić minutą ciszy ofiary drakońskiego prawa antyaborcyjnego. I na koniec przypominam. Ojczyzna myśli. Ojczyzna wie. To tyle. Dziękuję za odwagę. To zawsze warto przypomnieć, jak bardzo sędziowska kasta lubi i ceni pana redaktora Piotra Najsztuba. Jak państwo pamiętają, pan redaktor pozbawiony prawa jazdy potrącił na pasach starszą kobietę, ale został uniewinniony. Pan sędzia Piotr Bojarczuk w uzasadnieniu tamtego wyroku podkreślał, że ten wyrok był jedyną słuszną decyzją, jaka mogła w tej sprawie zapaść. Zaznaczył pan sędzia, że rolą sądu jest ocena konkretnego zdarzenia drogowego, a biegli stwierdzili, że nie ma obiektywnych dowodów, które pozwoliłyby na jego rekonstrukcję. Jak mówił, śladów nie zabezpieczono tak jak trzeba. No, zatem biegli musieli opierać się na pewnych założeniach. Sąd również zwracał uwagę, że w momencie tego wypadku było ciemno. Widoczność była ograniczona, a pokrzywdzona, patrząc w lewą stronę, nie miała żadnej pewności, że jadący samochód się zatrzyma. Najsztub nie miał wówczas prawa jazdy. Samochód nie miał ważnych badań technicznych, ale to nie była żadna, zdaniem sądu, okoliczność obciążająca. Pan redaktor Najsztub pisał w sieci, że jest przerażony nowym etapem zorganizowanego szczucia na polskich sędziów, ponieważ media wróciły do tej sprawy potrącenia przez niego tej starszej pani, ona już nie żyje. I wróciły w jego opinii, w opinii pana redaktora Najsztuba absolutnie niesłusznie. Tłumaczył pan redaktor Najsztub, że ostateczna decyzja w tym postępowaniu już zapadła dawno temu. To po co do tego wracać? O uniewinnieniu pana redaktora Najsztuba zdecydował, proszę państwa, pan sędzia Piotr Bojarczuk. To jest taki sędzia, którego portal OKO.press wpisał na listę sędziów wolności. Tak, oni mają taką listę. Sędziów wolności. I tam się pan sędzia Piotr Bojarczuk na tej liście wolności portalu OKO.press znalazł przede wszystkim za to, że uniewinnił Władysława Frasyniuka. No ale jak rozumiem, ten wyrok w sprawie pana Piotra Najsztuba też podniósł notowania pana sędziego. No oczywiście będzie opowiadane, że to, co zrobił Najsztub, myślę o tym filmiku, który wcześniej pokazaliśmy, to jest taka satyra, to jest taki niewinny żart. No przecież tam jest przebrany w jakiś operetkowy mundur i tak dalej. Satyrą nie jest okładka tygodnika Gazeta Polska. Nie, to jest bardzo poważna sprawa, bo to dotyczy Tuska, a z Tuska żartować nie wolno. Tam się kończą jakiekolwiek żarty i tak dalej. Natomiast taki Najsztub, no może wszystko. Oni już na antenie TVN tłumaczyli, że to wystąpienie Tuska w Poznaniu, to jest taka wiecowa retoryka. To jak mówił tam o tym, że prezes ma pełne gacie, że PiS to seryjni mordercy i tak dalej. To jest taka wiecowa retoryka. Tak to było opowiadane. I to wszystko, proszę państwa, będzie tak usprawiedliwiane.
Do kiedy? Do kolejnego Cyby. Tak. Co oni zrobili z Cybą, to państwo wiedzą. Udają, że Cyby nie było, a jedyny mord polityczny to to, co spotkało Pawła Adamowicza. Pan Mirek z Małopolski. Dobry wieczór, panie Mirku. Halo? Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. A pan nie ogląda Reseta? Będę oglądał później, ja sobie to oglądam po swojemu. Nie oglądam tak jak wszyscy na tego, bo to muszę się przygotować, muszę pewne rzeczy sprawdzić i tak dalej. Także tego. Wolę pański program. Jak już mówiłem, że ja jestem na posterunku. Panie Jacku, co tutaj dużo mówić? No, ja przypomniało mi się coś takiego. Szukam szukania mi trzeba, domu gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. I co tu więcej mówić? Wolna grupa Bukowina. Puściłbym fragment, ale... Nie, bo nas oskarżą nas i tak dalej, wie pan, co będziemy mieli. Dlatego same kłopoty. Mówię, co tak fajnie tego, no powiedzmy, no bez składu, bez ładu te wszystkie rzeczy. Pan Franek chyba jeszcze nie wytrzeźwiał po tym, bo mu się coś ten język plątał, bo mówił tak, coś takiego. No, to może byśmy wyjaśnili, co oznacza ten skrót, czyli on miał na myśli lewackie grono bezprawie tworzące zakręt jego mać. To ostatnie należy przetłumaczyć na francuski. Także, żeby zrozumieć sens tego skrótu. Na włoski chyba, bo ten zakręt albo na łacinę. Na łacinę, zgadza się. Na łacinę można także... Ale mnie zadziwia jedna rzecz z tym Frankiem. Całkiem serio mówię, poważnie, naprawdę. Że on nie klei tej rzeczywistości do tego stopnia, że to, co on opowiada, nie ma kompletnie nic wspólnego z tym, co on robi. Robi coś w kontrze do tego, co mówi. I on to dalej mówi, jak gdyby nigdy nic. Ale oni są naprawdę, nie wiem jak to nazwać. Czy ci ludzie po prostu postradali zmysły? Bo ja teraz na każdym kroku atakują wszystkich. Wszyscy są jego wrogami. No wie pan co? Ja się cieszę, że na przykład nie korzystam z tych mediów społecznościowych, z różnych komentarzy, z tego wszystkiego. Nie mam do tego dostępu, odciąłem się od tego i cieszę się, że to wszystko jest poza mną. Ale jak kiedyś wspominałem o tym moim znajomym panu Czesiu, który czasami do mnie zadzwoni i bombarduje mnie tymi nowościami. Słuchaj, już znowu ci tam coś żeś mówił w programie pana Jacka i znowu cię tam atakują i tak dalej. Ja to jest poza mną. Niech sobie mówią. Ja nazywam tych wszystkich takich szczekaczy, mówię, to są aniołki stróżyki. Oni tak pilnują innych, co inni mają, co innym wolno mówić, co innym wolno robić. Każdy z nas ma jakieś wady. Ja mam jakieś wady, a te aniołki stróżyki mają tych wad najwięcej i nie dostrzegają ich. Oni widzą wszystko u innych. Czyli Tusk widzi, że Kaczor to dyktator. Atakuje Kaczora. Ci zwolennicy Tuska mówią, że Kaczor chodzi w portkach. No według mnie to chyba chodzi w spodniach, a nie w portkach, bo w portkach to się idzie do pracy takiej, powiedzmy, fizycznej, powiedzmy, to się zakłada portki, żeby się nie ubrudzić. Natomiast jak się wychodzi na takie gdzieś coś, to się zakłada spodnie, no jest mała różnica. Robią sobie, cała miłość tego całego towarzystwa wyszła wtedy, kiedy niejaki pan Dałukszewicz przez cały ostatni czas nadaje na Polaków, na mnie, na pana, na każdego z nas, pluje. Zażartował sobie z kolegi chorego psychicznie, bo inaczej nie... Trudno mówić o tym panu, któremu zadał pytanie, że jest zdrowy. Zapytał go dosłownie o zdrowie. Jak się pan dzisiaj czujesz? Czyli jak się mam do pana zwracać? I za to spotkał go hejt, czyli doświadczył tego, co się przez cały ostatni okres swojej działalności publicznej robił, czyli atakował innych i nagle został zaatakowany tym, czym wojował. Czyli
doświadczył, mówił o czymś, że to niby jego atakują, że ci, o których on mówi, to są niedobrzy. No Przewidź się przekonał, na czym polega ta tolerancja, o której oni tyle gadają. Ja przepraszam, że panu wpadam w słowo. Ja muszę panu brutalnie przerwać, bo czas pierwszej części się skończył. Jeżeli chodzi o te wady, o których pan mówił, że pan je ma, to ja mam wadę wzroku, ja tych wad nie widzę. Natomiast ja widzę jedną zaletę u pana bardzo dużą i zawsze na koniec o niej wspominam, o tej zalecie. Mianowicie pan ma małżonkę. Ja bardzo serdecznie proszę pozdrowić małżonkę. Dziękuję. Dla pana i wszystkiego dobrego generalnie. Bardzo uprzejmie dziękuję. Proszę państwa, no od 10 minut w TVP zlikwidować jest drugi odcinek tego serialu, którego Radek Sikorski też nie ogląda. To nie tylko Tusk. Radek Sikorski też mówił, że on nie ogląda tego w ogóle. No właśnie. A my sobie teraz zrobimy krótką przerwę. Krótka przerwa, zaraz wracamy.